Witam Was serdecznie, moi kochani. Słuchajcie, dzisiaj poszwędamy się. Ot, mamy po prostu piękną pogodę. Ja jestem w Lipawie, to znaczy właśnie z niej wyruszyłem i zajedziemy sobie pod granicę z Litwą, bo mam względnie niedaleko. Nie są to jakieś super specjalne miejsca, to znaczy nie wiem, bo mam zamiar zajechać w 3 punkty, może 4. Przy jednym się kiedyś szwendałem, więc po prostu jest to no wioski po jednej po litewskiej, po łotewskiej stronie, więc tam sobie zajedziemy i będziemy szukać, może będą jakieś fajne rzeczki, nie rzeczki czy coś, więc bardziej jedziemy tak po prostu dla zabicia nudy, a przy okazji pozwiedzamy tereny przygraniczne. No i podejrzewam, że w tym odcinku również będzie, może skupię się też bardziej na pokazaniu okolic, ponieważ wiadomo, że Litwa i Łotwa to strefa Schengen, a więc nasze nudne granice, które mają jednak swój plus, a wiecie jaki? Ano taki, że można tą granicę zwiedzić z dwóch stron, co jest niemożliwe, aby zrobić na przykład z granicą na Ukrainie czy z Rosją, nie? Więc zawsze trzeba znaleźć plusy. Pogodę mamy wyśmienitą, naprawdę jest super. No dobra, wrócę jak będę gdzieś już tam w okolicach, mam chyba około 60 km. No a teraz to skończył się asfalt. A mam jeszcze 25 km. I jest bardzo możliwe, że te 25 km będę jechał taką drogą. No nic, damy radę. Po prostu patologia. Oj, Polacy, nie narzekajcie na drogi w kraju, bo na Łotwie, Panie Boże, widzisz, a nie grzmisz. Jeszcze rozumiem, że wiecie, na jakichś takich mega prowincjach, wiadomo, że tego asfaltu może nie być, ale ja asfaltu już nie miałem od 30 km ponad, nie? Strachozja. No dobra, słuchajcie, jesteśmy naprawdę bardzo blisko Litwy, łapię już nawet zasięg, dostałem SMS z Litwy. Będziemy dalej jechać prosto, dosłownie za 1 km mamy wioseczkę, a na dobrą sprawę nawet może to nie jest wioska, tylko bardziej taki przyczółek, który nazywa się Lukne i jest on na granicy z wioską litewską, właściwie o tej samej nazwie Luknes. Tutaj się zatrzymałem tylko dlatego, że mam po drodze i znajduje się oto taki po łotewsku to jest Dunika Spurfs. No po prostu nie wiem jak to nazwać, no jak rezerwat przyrody, tak, park. Idzie się taką kładką troszeczkę przez las i wychodzi się na mokradła. Ja to wiem, no bo już na tych mokradłach byłem, a z racji, że jak sama nazwa kanału mówi, granice i okolice, no to leży, wypisz, wymaluj w okolicach granicy, więc po prostu przejdę się trochę, przez całe te mokradła nie będę przechodził, bo nie ma sensu, ale no dojdę tam, nakręcę, pokażę Wam jak to wygląda. Dobrze jest ta kładeczka, bo jest naprawdę błoto, chlapa. O kur, ale jest za to śliska, więc mimo wszystko trzeba uważać. A tak dodatkowo to powiem Wam, że to miejsce jest naprawdę no mało uczęszczane. Ja tu w zasadzie byłem 2 razy już łącznie, teraz jestem 3. I nigdy nikogo tu nie spotkałem. W ogóle samo dojechanie do tego miejsca, kochani, to jest mordęga.
Szczególnie przy takiej pogodzie zdarza się, że drzewo leży na drodze, trzeba je minąć. Ono i tak ci tam drapie lekko samochód. No z racji, że ja jestem moim pierdziutem, to jest mi go nie szkoda. Dlatego uważam, że jest po prostu świetny, bo mogę nim jeździć wszędzie i nie dbam o to, że go trochę zarysuję albo że coś się z nim stanie, bo samochód ma mi służyć w przemieszczaniu się do punktu A, do punktu B przede wszystkim. No i tak o. Więc dojazd tutaj jest naprawdę patologiczny. No wakacje wiadomo, w porze jakby ciepłej, suchej, kiedy nie ma deszczów, opadów, kiedy nie jedziesz po błocie, po lodzie zaraz, bo w niektórych miejscach, no i proszę, bo w niektórych miejscach niestety lód jest, tam gdzie słońce nie dociera, więc było naprawdę ślisko. No ale dobra, udało się dotrzeć, więc jak już jestem, to wam pokażę, jak to wygląda. Dunika Spurs na Łotwie, tuż obok Litwy. Szczerze myślałem, że to będzie trochę bliżej. No ale no dobra. W każdym razie jest bliżej niż dalej, no. W zasadzie te bagna to już tutaj się zaczynają. Ale tam, na otwartym polu, to już jest po prostu jedno wielkie bagno. No, lepiej nie wpaść. O, pierwsze miejsce na odpoczynek. Dziela, ale ślisko. To nie jest najlepsza pora, aby się tu wybierać. Zdecydowanie. I tak to wygląda, moi drodzy. Oryginalne miejsce, no. Pustynne. Tam się idzie, idzie do samego końca. Po drugiej stronie też jest parking. No i troszeczkę właśnie już od tamtej strony znajduje się fajne miejsce w takim małym lasku, gdzie można zrobić ognisko, jest stolik. Zresztą nawet po środku tej drogi chyba są zrobione dwa miejsca na postój, tak? Czyli jest taki jakby malutki tarasik, gdzie właśnie można sobie siąść albo mijać się z ludźmi, aczkolwiek no raczej to nie jest tutaj problemem, bo a nie, jak za pierwszym razem byłem, to mijaliśmy się z jedną parą, no ale to tyle, nie? Podejrzewam, że nie wszyscy Łotysze z tego rejonu wiedzą o tym miejscu. Ale wieje, masakra.
i dobra, kochani, wracam się do auta i jedziemy do naszej wioseczki Luknę. I chyba przejedziemy sobie w ogóle na litewską stronę i litewską stroną pojedziemy na... Zresztą zobaczymy, jak mi nawigacja pokaże, ale wydaje mi się, że od litewskiej strony będą lepsze drogi. No bo nie wyobrażam sobie cały dzień jeździć tymi. Dobra, jesteśmy dosłownie... Oj, nie wiem. Myślę, że niecały kilometr od wioseczki Luknę po stronie łotewskiej. Z Google Map wynika, że po stronie łotewskiej jest to w zasadzie zbiorowisko paru gospodarstw. Ciężko to nawet nazwać wioską, zresztą to nawet widać. A tu mamy jakieś gospodarstwo, ale to jest opuszczona chata. Wiecie co? Zajrzymy tam sobie. Tak jest. Kompletnie opuszczone gospodarstwo. Zresztą przy granicy, mówię teraz o Polsce, przy granicy z obwodem kaliningradzkim jest w ogóle parę tych osad opuszczonych. Dość sporo. Jak chociażby wieś Legucie, tam przez nią akurat przechodziłem. Może nie jest ona w pełni, bo tam widziałem jakiś ciąg szeregowców był, natomiast wioska jako gospodarstwa są całkowicie opuszczone. Fajnie to wygląda, no jak wioska zombie. Widmo. Zajrzymy sobie do środka. O, schody na górę, zaraz wejdziemy. Takie miejsca też lubię. Ciekawe, co tu się wydarzyło, co tu miało miejsce. No nie, zobaczcie, co to wisi, odświeżacz. Jeszcze się ostał. Oldschoolowy telewizor, no takiego dziadyczki to już dawno nie widziałem. A obok, słuchajcie, klisza do aparatu. A? Jak milusio było tutaj wejść. Chyba dzisiejszy odcinek to będzie naprawdę więcej okolic niż granic. Słuchajcie, ruski mały kalendarzyk, tutaj cyrlicą pisane, no nie mogę ostrości złapać, ale uwierzcie mi, że to cyrlica z roku, no nie, 1978. A gorzałka? Nie, to nie gorzałka, to jakieś wino. 15-17 V. Dobra. No i mały winyl z tyłu. Też klasyk. Cóż to? Rigas Scano. Dobra, po łotewsku. Zostawiamy, nie ruszamy, nie psujemy. O, komin. Oczywiście to nie oznacza, że ostatni raz, gdy mieszkali tu ludzie, to 1978. Niemniej jednak, no znaleźliśmy, słuchajcie, papierek sprzed 44 lat. Ok. Wyjście na ganek. Okno na świat. Dobra. Oldschoolowy but. No, myślę, że na górę też trzeba zawitać w takim wypadku. Wow! Strych! Browar w plastiku, alus to piwo po łotewsku, to wiem. Dwulitrowy. Dobra. No, tak to wygląda. Chyba nic tu więcej. Nie będę w tym szperał. No dobra, kochani, schodzę na dół i ruszamy na naszą przygraniczną wioskę. Można nawet rzec, że jest to jedna wioska. No, po łotewskiej Luknę, po litewskiej Luknes. Jakby nie patrzeć, no. Jedna wiocha na granicy. Słuchajcie, jest
gospodarstwo. Jedyne póki co. Wioska Luknę, a bardziej Pszczółek, bo nawet na wioskę to jest za dużo. Ale ładne gospodarstwo. Znaczy, w tym domu można byłoby jakiś horror wkręcić. I dosłownie, no parę metrów z tego, co mówi mi mapa, powinien być przejazd przez rzeczkę. Kurde, naprawdę, słuchajcie, tylko jedna Habira, jaką widziałem w tym Luknę. A tamte domostwa, czy to będzie już Litwa? Bardzo możliwe, słuchajcie. Tu mamy jakąś tablicę. Podjedziemy. Zobaczymy. Czy jest to Latwia? Jest to Latwia. Tak jest. Wow. Wieś Luknę, po stronie łotewskiej masz jedno gospodarstwo. Ale sprawdźmy w takim razie wieś Luknes po stronie litewskiej. Zresztą dla samych okolic jest tu fajnie się poszwędzać, nie? Oczywiście, że w Polsce też znajdziemy takie miejsca, nie? No mimo wszystko. A przy okazji, no o. Przy okazji minęliśmy granicę.